Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Dwa dni po regatach, więc mogę spokojnie podsumować sobie nasz cały start. Nie będę ukrywał, że kamery nie było w Łodzi, także wybaczcie, nie będzie filmiku z Łodzi. Liczę trochę na to, że chłopaki z Drezna, którzy mieli trzy kamery aż na Łodzi, nagrali część wyścigu i że gdzieś tam się zapaliśmy, także może jak w kolejnym filmie będę miał możliwość, to właśnie od nich ten materiał pożyczę. Podsumowując, od Oliver Cup wygraliśmy po raz czwarty z rzędu. Jest to bardzo fajna sprawa, bo wygrywać u siebie jest chyba najciężej, największy stres, bo jednak wszyscy wiedzą, że osiągamy pewnego rodzaju jakieś tam sukcesy, czy mniejsze, czy większe. A teraz u siebie zawsze trzeba wygrać po prostu, tak? Jest rektor, są znajomi, przychodzi rodzina i ogląda, i to jest bardzo miłe, kiedy możemy udowodnić, że nasze treningi, czas jaki poświęcamy, że to wszystko się opłacało, tak? I to zbieramy tego po prostu plony podczas tych zawodów we Wrocławiu. Co mogę powiedzieć o samych zawodach, bo nie było też oczywiście momentu, żeby powiedzieć o tym wcześniej. Ścigaliśmy się w sumie dwa razy w finale, bo zacznijmy od tego, że był time trial, czyli czasowe wyścigi, od kładki do naszego klubu, czyli około 800-900 metrów wyścigu z prądem, czyli bardzo szybkie wyścigi. No 2.20 najechaliśmy czas, więc możecie sobie wyobrazić, jakie były prędkości. No, takich się nie uzyskuje generalnie w torze. No i po wyścigu eliminacyjnym wiedzieliśmy, że jesteśmy w finale. Okazało się, że w finale będą w tym roku trzy ustępki, a nie dwie, jak to było zwykle. I czekał nas finał, w którym wiedzieliśmy, że będzie ciasno. Nie tylko ciasno pod względem tym, że każdy będzie chciał ten wyścig wygrać, bo to jest normalne, że są finały i każdy ładuje ile ma siły. Ale pod tym względem, że nigdy nie ścigaliśmy się po prostu na trzy ósemki na naszej odrze. Mimo tego, że dosyć jest szeroka i trzy ósemki się spokojnie mieszczą, panie trenerze. Ale była dla nas nowość i nie dało się ukryć, że ja coś przeczuwałem, że mogą być jakieś zderzenia. No i niestety wykrakałem, bo w pierwszym biegu finałowym zjechaliśmy się delikatnie z Jagiellońskim i słusznie, bieg został powtórzony, mimo tego, że go wygraliśmy, nie tak łatwo, ale wygraliśmy. W drugim biegu finałowym ponownie, pół godziny po tamtym biegu, jechaliśmy raz jeszcze, wygraliśmy. Bieg był bardziej uczciwy z kilku względów. Pierwsze, w końcu nie było fali. Generalnie całe zawody, to muszę przyznać, że puszczali nas i zarówno w eliminacjach, jak i w finale, na dosyć sporej fali. I nie było tu nic przyjemnego jechać, chociaż każdy ma takie same warunki, więc tutaj też nie ma co mówić. W finale fali nie było żadnej, nie było żadnych przypadków, po prostu wyszliśmy,
dojechaliśmy do końca z około łódka przewagi, tak będziecie mogli zobaczyć finish, bo akurat finish się udało nagrać. Naprawdę bardzo fajnie wspominam. Następnie był wyścig z Uniwerkiem. 21 raz wygrana Politechniki nad Uniwersytetem Wrocławskim. Podziękowania dla wszystkich tych, którzy znaleźli się na Odriver Cup, bo naprawdę było was bardzo wielu. Mam nadzieję, że było miejsce. Mam nadzieję, że oprócz samych koncertów, które były pewnie sztosem, to też same zawody wieślarskie czy Łodzi Smoczych były dla was po prostu ciekawe i że mogliście poznać tego wieślarstwa od takiej strony drugiej, gdzie jednak tutaj wszyscy jesteśmy, każdy może przyjść zobaczyć łódkę, bo wierzcie mi, że to wieślarstwo jest trochę takim zamkniętym sportem, nie każdy ma, wiecie, w piłce nożnej piłkę, można sobie nią pograć i to jest. Tu i teraz chwilę jesteśmy, potem nas znowu nie ma, jesteśmy raczej zamknięci na pokazywanie się, chyba że na Facebooku. Także fajnie było, że byliście na tych regatach, że tak licznie przyszliście na finał, tak licznie przyszliście na całą imprezę. Udowodniliśmy po raz kolejny, że jeżeli jest pogoda we Wrocławiu, albo nawet jak jej nie ma, to i tak Wrocław żyje na Odrą, więc super, super, super. Pokażę wam tylko jeszcze puchary, bo tego nie pokazywałem, tu jest puchar za Odriver Cup, bardzo ładny, prezydenta miasta Wrocławia. Panie prezydencie, dziękuję. Oraz puchar za wygranie biegu z Uniwersytetem Wrocławskim. Robi robotę, kolejny do kolekcji, ale tak jak wspomniał kiedyś nasz trener w komentarzach, to jeszcze nie jest nasz główny cel, także będziemy się starać o coś więcej w tym roku. Mierzymy wysoko. Z mojej strony to tyle. Subskrybujcie kanał prawy, lewy. Jest troszkę dłuższa droga. Dzięki. Tak róbcie.